muszę nic mówić, jak nikt rozumiesz mnie. Za późno, by kłamać, i tak nie uda się. Za dużo dziś wiemy, nie wiedzieć lepiej jest. Serdecznie witam wszystkich Państwa w muzeum. Drodzy Państwo, mamy niezwykły jubileusz 750-lecie Chorzowa. A wystawa jest jednym z elementów obchodu tego jubileuszu. Mamy w Chorzowie niezwykłego fotografika, a więc mamy niezwykłe zdjęcia, niezwykłą wystawę. Drodzy Państwo, jak się patrzą na te zdjęcia, to z jednej strony poznajemy Chorzów, bo w każdym jest część prawdziwego Chorzowa, a jednocześnie jesteśmy zdumieni tym, jak to miejsce mogłoby wyglądać trochę w innych okolicznościach. Drodzy Państwo, no, kto wie, czy częściowo tak Chorzów nie wyglądał, gdyby nie pewne 45 lat, które się wydarzyło po wojnie i akurat byliśmy troszkę w innym systemie gospodarczym niż Zagłębie Rury, które częściowo przypominać może niektóre miejsca. Natomiast na pewno pobudza ta wystawa, te zdjęcia do naszą wyobraźnię, pokazują przepiękne miejsca naszego miasta, za co serdecznie dziękuję panu Piotrowi, że je wyłapał i tak pięknie jeszcze obudował swoją niezwykłą wizją. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, Metropolis to wystawa wyjątkowa, uderza kolorem, pomysłowością. Czy to, co widzimy na tych fotografiach, to jest Chorzów idealny? Wie pan, trzeba by zastanowić się nad definicją, a co to jest idealny. Każdy ma pojęcie ideału zupełnie inne. To jest ocena subiektywna, moja ocena. Ja myślę, że taki Chorzów powinien być, przynajmniej za kilkanaście lat. Natomiast poddaję to pod rozwagę zwiedzającym. Nie wiem, każdy ma inną ocenę. Wiem, już sądzę po opiniach, które tutaj słyszę, że niektóre miejsca się bardzo podobają, niektóre nie. Jest to normalne, ponieważ jeszcze nikt taki się nie urodził, wie pan, co, jak mówi popularne powiedzenie, kto wszystkim dogodził. Ja staram się znaleźć pewną średnią, żeby miasto było atrakcyjne. Staram się pokazać, żeby to miasto od tej strony jakby było zbliżone do miast europejskich. I staram się to wykonać w taki sposób, żeby to wyglądało wizualnie ciekawie. Czy mi się to udało, ja nie wiem, dowiem się za 2-3 tygodnie, łącznie po jakichś artykułach w prasie, czy po jakiejś, konkretnej krytyce. Ja zrobiłem to, co uważam jest najlepsze i nic bym do tego nie dodał. Materiał jest skończony, ponieważ powstawał, to nie jest praca, która powstała w ciągu miesiąca czy dwóch, tylko ta praca powstawała dokładnie rok. Rok temu w marcu powstał pomysł. No i do dzisiaj to jest, do momentu wernisażu, to jest rok czasu. Czyli wszystko zostało przeze mnie gruntownie przemyślane i nic bym tutaj nie zmienił. Czyli dla pana jest to Chorzów idealny. Prezydent Kopel tutaj wspominał o Zagłębiu Rury, ale to nie jedyne skojarzenia, które się tutaj nasuwają. Tak jak pan powiedział, jest dużo tych miejsc. Nie wierzę, że to wszystkie miejsca, które są w pana sercu. Dlaczego akurat te pan wybrał? Wie pan, wybrałem te miejsca, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, jeżeli bym wybrał jakieś podwórka, jakieś miejsca mało znane, to one by nikomu nic nie powiedziały, bo takie same miejsca są na Bronxie w Nowym Jorku, takie same zdjęcia są w Tokio, takie same miejsca. Natomiast to są miejsca, które każdy chorzowianin zna. I to miało konkretny skutek, żeby każdy w jakiś sposób mógł siebie z tym miejscem utożsamić. A ja tu byłem, ja tu mieszkałem, ja tu chodziłem do szkoły, ja tu chodziłem na spacer. Nie zależało mi na tym, żeby pokazywać peryferii miasta, bo to nie miało sensu. Po prostu chodziło mi o to, żeby te miejsca najbardziej znane wyeksponować, wyczyścić, bo jak pan zauważył te fotografie, wszystkie te budynki, te miejsca są wyczyszczone, są zrobione tak, jak powinny te domy wyglądać, elewacje, bez tych drutów, bez tych wszystkich brudów, które na co dzień tam widzimy, jakieś grafit, jakieś tego typu historie, prawda? A do tej warstwy dołożyłem coś, co zostało sfotografowane w kilkudziesięciu miastach na świecie. I po prostu w ten sposób zbliżam to miasto. Muszą być te miejsca, dlatego że te miejsca są chorzowianom znane i to nie tylko chorzowianom, bo to są centralne miejsca miasta, prawda? Myśląc trochę futurystycznie, chciałem zapytać, czy myśli pan, że jeśli Chorzów by kiedyś tak wyglądał, czy współczesny, dzisiejszy chorzowianin odnalazłby się w takim już globalnym świecie? Nie, wie pan, powiedział pan Lewczyński, powiedział coś takiego, że obawia się, jak współczesny człowiek znajdzie się w tych miejscach, bo to są miejsca dziwne, nie jesteśmy do tego przygotowani. Nagły taki skok technologiczny o kilkadziesiąt lat powoduje, że ludzie by nie potrafili się w tym odnaleźć, ale wie pan, no,
No proszę pana, pewnego dnia dostaliśmy komórki do ręki, prawda? I co, potrafiliśmy się odnaleźć? Człowiek się przyzwyczai do wszystkiego. Następuje, pewne zmiany następują gwałtownie, ale ja myślę, że to jest dobra droga. Pewnie, że no, zdaję sobie sprawę z tego, że są miejsca niektóre przerażające w swoim klimacie, bo to jest architektura bardzo taka, no powiedziałbym, sterylna, bardzo współczesna, wybiegająca znacznie mocno w latach do przodu. Ale no, wie pan, no trzeba spróbować. Ja oczywiście nie wierzę, że taki Chorzów kiedykolwiek będzie, bo wie pan, ja sobie nie wyobrażam, żeby tak tutaj na tym zdjęciu koło Urzędu Miejskiego stały 70-piętrowe wieżowce, dlatego że mamy pod sobą kopalnię, wie pan. Jak ktoś postawi wieżowiec 70 pięter, to pewnego dnia może się znaleźć, więc to odpada. Tak samo odpada metro, tego tu nie będzie nigdy. Ale wie pan, czyste miasto, sludne, kolorowe, to co ja proponuję, to dlaczego nie? Myślę, że do tej przyszłej wizji miasta, niekoniecznie takie jak tutaj na zdjęciach, ale te już powiedzmy bardziej uprzemysłowionej, z nowinkami technologicznymi. Myślę, że chorzowianie też będą mieli okazję się przyzwyczaić właśnie dzięki temu pięknemu albumowi, które mogą zakupić, które mogą dzisiaj dostać za darmo i który został tak pięknie wydany, że pozwoli im już no, przygotować się do spełnienia realizacji tej wizji. No wie pan, mam dokładnie tą samą opinię, jaką pan ma. No zobaczymy, co będzie dalej. No trudno jest w tej chwili wyrokować i wybiegać w przyszłość. Zostawmy to, niech to poleci, prawda? Myślę, że, wie pan, najbliższe tygodnie, miesiące pokażą. Ja jestem zadowolony z tego materiału, z tego wszystkiego, co tutaj dzisiaj państwo możecie zobaczyć, a resztę pokaże czas. Zobaczymy.